Dzień dobry, witam Was wszystkich świątecznie. Dzisiaj poniedziałek świąteczny, tak zwany wielkanocny. A dzisiejszy tytuł odcinka to jest chrześcijaństwo. I chrześcijaństwo, które funkcjonuje teraz, którego jesteśmy świadkami, z naszych obserwacji wynika, że one tak naprawdę niewiele ma wspólnego z zamysłem jego twórcy, czyli Jezusa, którego właśnie ukrzyżowanie świętowaliśmy. I teraz, jeśli patrzymy na świat, a znamy nauczanie, jakie wynikało z Biblii, z Pisma Świętego, to wydaje się, że nie tak to miało być, że gdzieś coś jednak nie zadziałało tak, jak było w zamyśle wczesnego chrześcijaństwa. No bo nasze życie nie wygląda tak, jak miało. Te nauki, które wynikają z Biblii, są niepopularne, odeszły już gdzieś daleko od naszej codzienności. Ale chciałem powiedzieć o tym, żeby nie mylić chrześcijaństwa z religiami chrześcijańskimi czy pseudochrześcijańskimi, bo realne chrześcijaństwo biblijne to zupełnie coś innego, a związanie z religiami, no to też coś innego. I można być człowiekiem bardzo religijnym i nie mieć nic wspólnego z Bogiem, jakkolwiek to brzmi. Bo często jest tak, że religia z Bogiem niewiele ma wspólnego. To są ludzkie nakazy, ludzkie pomysły, ludzkie nazwanie rzeczy. No i poruszamy się w takim dziwnym oto chrześcijaństwie. A zamysł, kto z nas zna Biblię, nauczanie Jezusa, na pewno wie, że miało to być inaczej. No i teraz, czy jest? Obserwujemy świat, w którym przyszło nam żyć i funkcjonować, przyglądamy się temu, co się tak naprawdę dzieje i jesteśmy zadziwieni, bo gdyby religie zadziałały, to żylibyśmy w zupełnie innym świecie. Żylibyśmy wśród zupełnie innych ludzi. Żylibyśmy wszyscy w pokoju, w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu przynależności do wspólnoty. Kochalibyśmy się. Nasze serca byłyby inne. Nasze serca byłyby dobre, łagodne, pełne zachęty, wsparcia, empatii. Takie by były nasze serca. I dlaczego takie nie są? I teraz mamy różne rodzaje chrześcijaństwa. Są tacy chrześcijanie, którzy tłuką innych Biblią po głowie, bo chcieliby im wtłoczyć to, co tam jest, i mówią, że tylko oni mają rację. Ale wiemy, że tak nie jest, że nikt tak naprawdę nie powinien o sobie powiedzieć, że ja mam rację, moja denominacja ma rację, moja wiara ma rację, że tylko u nas, tylko ten kościół, czy tamten kościół, a tak się dzieje. Spotykamy różnych ludzi, którzy mówią nam, że tak, jak my wierzymy, to jest to prawdziwe, tak to ma być. Ale ja nie wiem, czy tak ma być. Ja się zastanawiam często, znając już nauczanie Biblii, bo czytam ją od lat prawie 40. No i teraz, znając to wszystko, zastanawiam się, czy na pewno po to Jezus przyszedł, żeby potworzyć taki religijny, podzielony świat. Myślę, że nie. Myślę, że przyszedł w zupełnie innym celu. Jego śmierć była po to, żeby nas zbawić, żebyśmy mieli gdzie pójść po przebaczenie, bo zawsze, kiedy uzyskujemy przebaczenie, czujemy się znacznie lepiej, czujemy się inaczej. Człowiek nie chce nosić ciężaru swoich win, jaki by nie był, jaki by nie miał serca, jak może myśleć sam o sobie, nie musi przed nikim udawać, no to chce się czuć wolny od winy, chce się czuć bezpieczny. I ja, mimo że Biblię znam dobrze, tak mi się wydaje, bo cały czas się uczę, nie opowiadam ludziom w ten sposób o Bogu, bo wychodzę z założenia, kiedyś usłyszałem takie fajne powiedzenie, że nie opowiadaj ludziom o Bogu, jeśli cię nie pytają. Żyj tak, żeby zaczęli pytać. To mi się bardzo podobało.
i skupiam się na tym, żeby moje życie wyglądało tak, żeby wiele osób mogło zapytać, no dobra, ale dlaczego tak jest? Dlaczego taki jesteś? Dlaczego tak żyjesz? Dlaczego w tobie to i to i to? I wtedy, to już było dawno temu, kiedy jakieś pierwsze wywiady do gazet, już lata wstecz, a ja mówię, no dobrze, ja wam powiem, ale wam się to nie spodoba. O, tam spodoba się. Ja gadam, dobrze, ale powiem wam o rzeczach niepopularnych, takich, które no, są źle postrzegane i nawet dla wielu opowiadanie o tym jest faux pas, jak się okazało. Do czego zmierzam? Ja deklaruję siebie jako człowieka świadomie wierzącego. Jak się to stało? No, któregoś dnia, dawno temu, w sposób świadomy zdecydowałem, że moje życie, moje, byle jakie życie, kiepskie, bo takim byłem człowiekiem, że moje życie chcę powierzyć Jezusowi, który umarł za mnie. Świętujemy to teraz. I to nie jest po to, żebyśmy te święta teraz mają pokazać mi i tobie, czy skorzystałeś z tego zbawienia, które przyszło przez krzyż, czy to jest po to, żeby pomalować jajka i upiec baranki, czy to jest po to, czy na pewno to jest po to, czy my chcemy tych wszystkich takich no, naleciałości, czy takich tradycji, które same w sobie nie są niczym złym, ale odwracają nasz wzrok od tego i nasze myśli od tego, co ważne, co najważniejsze, więc Jezus umarł, żebyśmy my mogli przyjść po przebaczenie. I sposób, w jaki ja wierzę, sposób ewangeliczny, jest taki, że zbawienie jest za darmo, bo Jezus zrobił wszystko, co należało byłoby zrobić, żeby nas wyratować. Różne religie mówią, że trzeba by jeszcze to i to i to i to i to, że musisz mieć, no ale tak nie jest. To, co zrobił Jezus, zupełnie wystarczy, żebym ja mógł żyć wiecznie. Ja wiem, że to dla wielu brzmi byle jak, ale nie mam z tym problemu, bo Bóg był o tyle fajny, że każdemu dał prawo wyboru. Każdy z nas mógł wybrać, mógł zdecydować. Ja chcę wierzyć, a ja nie chcę. A ja chcę wierzyć, a ja nie chcę. Ja jestem z tych, którzy zdecydowali, że to dla mnie ważne, że to dla mnie jest kluczowe. W Piśmie Świętym czytam takie fajne słowa, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale mocą Bożą do zbawienia każdemu, kto wierzy. I możesz wierzyć, możesz nie wierzyć. Jeśli jesteś niewierzący, to miej dobre święta, jakkolwiek, bo nic nikomu do tego, czy ty wierzysz, czy nie. I nie będziemy nikogo nawracać na siłę. Ja tylko chcę pokazać mój punkt widzenia, który nie ma być dla nikogo ani obciążający, ani oskarżający, bo ty możesz robić, jak chcesz. To ty decydujesz. Ja zdecydowałem tak. I chcę być naśladowcą Jezusa. Cały czas się tego uczę. I mam wpadki, bo czasem coś mi się, ktoś mi nadepnął na odcisk i muszę się powstrzymać, żeby nie odpłacić złem za złe. Chcemy na zło odpłacać dobrem i to nie jest łatwe. Chcemy ludzi podnosić. Mamy wolny dzień. Każdy z nas zazwyczaj w domu ma Pismo Święte. Każdy ma. Prawie każdy ma. Sięgnij tam dzisiaj. I może, żeby ci było łatwiej, sięgnij do Nowego Testamentu. Przeczytaj jakąś Ewangelię, czy jakiś list. Czy Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie to są te miejsca, gdzie pisze, jak te pierwsze chrześcijaństwo wyglądało, na czym one polegało. No i zobacz, co oni tam napisali, bo to może jest coś innego niż to, co słyszeliśmy przez ostatnie 15, 10, 10 lat. Chcemy się wgłębić bardziej, bo to nam krzywdy nie zrobi, wierzcie mi. Może nasze serca będą inne i lepsze. Miejcie dobry czas, odpoczywajcie, cieszcie się rodziną. Nawet te tradycje, które są, one, tak jak mówiłem, same w sobie są niczym złym, ale przemyślcie to, czy to ma sens. Czy gdyby ludzie wierzyli w to, co w Piśmie Świętym jest napisane i żyli według tego, czy ten świat naprawdę wyglądałby tak, jak wygląda?
a może wyglądałby inaczej. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.